Od kilku miesięcy niemal każde wydanie zaczynaliśmy raportem COVID-19. Dzisiaj niestety go nie będzie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że powiatowi inspektorzy sanitarni dostali zakaz ujawniania mediom i zakaz publikowania codziennych raportów zawierających dane o aktywnych zakażeniach, hospitalizacjach, izolacjach, ozdrowieniach, zgonach, kwarantannach oraz ogólnym bilansie zakażeń. Dane powiatowe pozwalające dokonać elementarnej epidemicznej oceny stanu zdrowia publicznego bezlitośnie obnażały rozbieżności statystyczne i ujawniały niewydolność służb wojewódzkich. Szerzej na ten temat w kolejnym materiale.